Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. nowej partii w szeregach dobrej zmiany czy przyszłości Polski w strukturach Unii Europejskiej. Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi, ale zanim przejdę do pytań, muszę Państwu przeczytać, znaczy muszę, chcę Państwu przeczytać wierszyk, jaki specjalnie dla mnie skomponował i nadesłał pan Tomasz Tomasik, wspierający kanał. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału. No i czytam wiersz. Drogi panie Stanisławie, chociaż w poezji ledwie raczkuję, panu Stanisławowi winszuję. 100 lat doczekać, mieć moc radości, zdrówka, pieniążków i wspaniałości. 1 000 000 subskrypcji i fanów wielu, dobić do 1000 cykielu. Antałek Chateau Margaux wytoczyć, wypić, zakąsić, wirus wypocić, nie stawać przed niezawisłe sądy, do dokumentów tajnych mieć wglądy, żeby nie przesłuchała stokrotka, żeby kukuńka więcej nie spotkać, od honorable correspondant mieć newsy, trafiać na tylko dodatnie plusy, przeczytać wszystkie klasyków dzieła i żeby twórcza niemoc nie wzięła, spełniać marzenia, zwiedzić świat cały, wreszcie monarchii doczekać chwały, wielu łask bożych, pociechy z dzieci, w zaciszu domu jazzik niech leci, a gdy głupota dokoła warczy, nie dać się, niech logika wystarczy. Proszę Państwa, no nie mogłem się powstrzymać przed tym jubileuszowym i imieninowym wierszykiem z życzeniami. Także dziękuję bardzo panu Tomaszowi Tomasikowi i za piękny wierszyk, jakże aktualny, i za życzenia. I przechodzę do pytań. Pan Andrzej Barański. Panie Stanisławie, właśnie przeczytałem, że jakiś poseł odchodzi z PiS, a wraz z nim mają odejść też inni. Mają plany założyć koło poselskie. Powinienem się z tego jedynie cieszyć, że zbliża się koniec tej partii, choć przyznaję, że sam w 2015 na nich głosowałem, choć traktowałem to jako ruch taktyczny, mający na celu odsunięcie PO od koryta. Ale z drugiej strony ta powolna destrukcja PiS może dać wiatru w żagle opozycji, w tym Platformie albo tam innym Hołowniom. I tak dochodzimy do tej smutnej konstatacji, że PiS idiotycznym rządzeniem odda władzę PO bez większej walki, jedynie poprzez własne błędy. Sami na siebie napuszczają ten bat. I tak zamknie się cykl parlamentarny w Polsce. Władza wróci do poprzedników i znowu stwierdzimy, jak dużo musiało się zmienić, żeby było jak dawniej. No to bardzo pesymistyczna tutaj wizja, ale muszę powiedzieć, że to wiadomości już pańskie są troszeczkę nieaktualne, dlatego że właśnie dzisiaj biuro polityczne, czy tam naczelnik, sam naczelnik państwa, pierwszy sekretarz podjął decyzję o przywróceniu do łask nie tylko 13 posłów pierwotnie zawieszonych w prawach członków PiSu, ale również tych dwóch ostatnich, to znaczy pana Kołakowskiego i pana Ardanowskiego. Także groźba utraty większości parlamentarnej jak na razie została zażegnana, ale widzimy, że naczelnik państwa musi coraz wyższą cenę płacić za zachowanie pozorów kontroli własnego obozu politycznego. Pan Radosław Chałubowicz. Dzień dobry, panie Stanisławie. Szanowny, dzisiaj pytanie o naszą ukochaną Unię Europejską. Wiem, że pan zawsze ostrożnie podchodzi do tematu wychodzenia z Unii Europejskiej. Skoro wielce czcigodny Mateusz Morawiecki zatwierdził protokół powiązania funduszy z praworządnością w lipcu tego roku, a teraz drżnie głupa, blokując fundusze i budżet, jaki wychwalał jeszcze kilka miesięcy temu, to jaki jest sens trwania w Unii i poddaniu się jej dyktatowi? Czy to nie jest najlepszy moment na zadanie pytania, po co nam
Unia. Może strategiczny układ z USA, Wielką Brytanią i Azją plus Trójmorze byłby opcją dla Polski. To chyba jedyna opcja na wyrwanie się spod projektu Mitteleuropa. Może powinniśmy nadać polskie obywatelstwo Nigelowi Farage. On by nas poprowadził do polexitu. Pozdrawiam. No, o te wszystkie pytania, które pan teraz zadaje, po co nam ta Unia i tak dalej, to trzeba było zadawać w roku 2003, kiedy było referendum akcesyjne w naszym nieszczęśliwym kraju, w którym to większość, nieznaczna, ale większość opowiedziała się za Anschlussem. Ja akurat byłem od początku przeciwny Anschlussowi, dlatego że uważałem, iż nie po to Niemcy żyłują swoich podatników, żeby dogodzić Polakom, czy tam Słowakom, czy Czechom, tylko traktują to jako inwestycję, która w pewnym momencie musi zacząć się zwracać. No i właśnie ten moment nadszedł. Widać wyraźnie, że pan Mateusz Morawiecki tu lawiruje. A dlaczego lawiruje? A dlatego, że minister Ziobro, który z nim rywalizuje o schedę po naczelniku państwa, przyparł go do ściany, postawił sprawę weta na nieubłaganym gruncie patriotycznym. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. Zbigniew Ziobro to jest, tak jak już wspominałem, nasz program minimum w stosunku do Niemiec. No i pan Mateusz Morawiecki w obliczu takiej poważnej zastawki, jak to mówią gitowcy, nie mógł inaczej zareagować i nie mógł nadal wytrwać w tych pochwałach do unijnego budżetu i do zasady powiązania praworządności z wysokością subwencji. Co do wystąpienia z Unii Europejskiej, no ta wizja, którą pan tu przedstawia, jest dosyć fantastyczna, dlatego że no, mamy do czynienia w tej chwili z zaostrzającą się rywalizacją Stanów Zjednoczonych z Chinami i nie sądzę, żeby tutaj jakaś zmiana na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych nawet cokolwiek zmieniła. Także liczenie na taki tutaj fedus brytyjsko-amerykańsko-azjatycki plus Trójmorze jest bardzo w tej sytuacji bardzo mało prawdopodobny. Wielka Brytania, owszem, sama chętnie wystąpiła, znaczy nie wiem, czy chętnie, ale wystąpiła, nie chcąc uczestniczyć w próbach emancypacji niemieckiej w ramach budowy IV Rzeszy. Przypominam, że Wielka Brytania ma specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i to jest dla nich ważniejsze niż tam udział w Unii Europejskiej, z której tam chyba coraz mniej będzie pożytku. Wobec tego, no ale oni dbają o swoje interesy, a nie o nasze. O wystąpieniu z Unii Europejskiej można by mówić w sytuacji, kiedy Polska byłaby przygotowana na to i gospodarczo, i politycznie, i mentalnie, a nie jest przygotowana ani tak, ani tak, ani tak. W związku z tym powinniśmy się raczej zastanowić, w jaki sposób odblokować narodowy potencjał gospodarczy, żeby Polska bez jakiegoś ryzyka katastrofy mogła z Unii Europejskiej wystąpić, chyba że dojdzie do takiego zaostrzenia, o którym mówi holenderski premier, że po prostu zostaniemy umieszczeni na marginesie Unii Europejskiej. Na przykład ten program pomocowy ponad 700 miliardów euro już będzie bez naszego udziału. No to wtedy nie mielibyśmy innego wyjścia, jak wyjść z Unii Europejskiej. No i wtedy trzeba by było się rozglądać rzeczywiście za jakąś alternatywą polityczną. Pan Wiktor Marski. Szanowny panie Stanisławie, pierwsze. Czy w celu ratowania strategicznego sojuszu naczelnik państwa będzie zmuszony poprowadzić czoło kolejnej edycji strajku kobiet? O, myślę, że strajk kobiet, znaczy to rewolucja macic, specjalnie PiS-owi nie zaszkodziła. Muszę powiedzieć, że
Tu naczelnik państwa oczywiście trochę się przeliczył, bo wydawało mu się, że jak tutaj rewolucja Macic osiągnie tam takie przeraźliwą postać, no to reszta, tak zwany zdrowy trzon narodu, skupi się wokół niego i w ten sposób odzyska kontrolę nie tylko nad własnym obozem politycznym, ale w ogóle, ale okazało się, że nie. Natomiast z innego punktu widzenia to się okazało, że PiS-owi to specjalnie rewolucja Macic nie zaszkodziła. Troszeczkę tam notowania się zawahały, natomiast nie udało się nieprzejednanej opozycji, chociaż próbowała, wielce czcigodny poseł Pupka próbował stanąć na czele, ale usłyszał krótkie wypierdala i także nic mu to nie pomogło, więc jak tak się sprawa ma, to naczelnik państwa nic przeciwko rewolucji Macic nie będzie miał, chociaż oczywiście będzie tam pomstował i tak dalej, ale nie sądzę, żeby musiał stanąć na czele. Raz się taki przypadek zdarzył, Marian Krzaklewski, który był, że tak powiem, takim szarą eminencją w rządzie AWS-u, no to, ale był jednocześnie przewodniczącym Solidarności. Nie miał żadnej rządowej funkcji, natomiast z tylnego siedzenia kręcił całym rządem, no to nawet stanął na czele demonstracji przeciwko rządowi Związkowej Demokracji, demonstracji przeciwko rządowi, ale nie sądzę, żeby naczelnik państwa cokolwiek, znaczy chociaż on tam jest wirtuozem intrygi, ale nie sądzę, żeby posuwał się tak daleko, żeby się zadawać z panią Martą Lempart. Myślę, że to by mu już nie pomogło w żaden sposób. Drugie pytanie. Czy obecna polaryzacja i ekspansja lewicy w połączeniu z przesunięciem amerykańskiego wahadła politycznego może być przejawem wyjścia komunistycznej rewolucji kulturowej w kolejną fazę? Oczywiście, że tak. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się zmian legislacyjnych sankcjonujących przejawy niechęci względem zboczeńców? No już mamy takie zmiany legislacyjne, na przykład u nas jeszcze nie, ale to jest kwestia czasu. Penalizacja homofobii, a więc każdej formy sprzeciwiania się zboczeńcom, publicznego sprzeciwiania się zboczeńcom, a kto wie, czy nie prywatnego sprzeciwiania się zboczeńcom. Także to już mamy, to już mamy. Jak się jeszcze trochę pożyjemy, to na pewno pojawią się kolejne wynalazki. I kolejne pytanie, czy zbrodniczy koronawirus może być rodzajem hamulca, który odwróci kurs konsumpcji, mordując niezależnych przedsiębiorców na korzyść międzynarodowych korporacji? Jak widzi pan Polskę i kraje o podobnym statusie w realiach popandemicznych? No, ja od samego początku twierdzę, że jednym z celów tej paniki, koronapaniki, jest doprowadzenie do całkowitego uzależnienia obywateli, ekonomicznego uzależnienia obywateli od rządów, co już obserwujemy w czasie rzeczywistym, a ponieważ rządy z kolei są uzależnione od korporacji, więc to rządy będą wykonywały władzę nad obywatelami w imieniu korporacji i lichwiarskie międzynarodówki. Taki jest moim zdaniem cel koronapaniki. I kolejne pytanie, czy ostatnie działania Unii Europejskiej są świadectwem gwałtownej centralizacji jej struktur władzy w kierunku Berlina? Być może dla Niemców nadszedł czas na porzucenie pozorów strategicznego partnerstwa i dalszą ekspansję Mitteleuropy. Myślę, że Niemcy nie będą chciały porzucić, przynajmniej na razie, strategicznego partnerstwa, bo to im wcale nie przeszkadza w ekspansji Mitteleuropy. Rosja jako strategiczny partner Niemiec na razie respektuje to, że Europa Środkowa jest w niemieckiej strefie wpływów, a nie w rosyjskiej. No, tam próbuje oczywiście oddziaływać, jak to każde państwo próbuje penetrować inne, ale zasadniczo
zasadniczo ten podział Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską respektuje, więc Niemcy nie mają żadnego interesu, żeby podważać strategiczne partnerstwo, tym bardziej, że za czasów prezydenta Donalda Trumpa nastąpiło duże ochłodzenie stosunków niemiecko-amerykańskich, chociaż niemiecka minister obrony tam nie tak dawno przedstawiła taką ofertę strategicznego sojuszu. No widać, że różne możliwości są sondowane z tamtej strony również, ale generalnie moja tutaj ocena jest taka, że Niemcy od 1990 roku stały się wyznawcami doktryny europeizacji Europy, do spółki z Francją zresztą, która polega w skrócie na tym, żeby cierpliwie i metodycznie wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej. Więc w takiej sytuacji perspektywa jakiegoś takiego sojuszu niemiecko-amerykańskiego, no, chociaż teoretycznie możliwa, ale jest, wydaje mi się, póki co mało prawdopodobna. Tym bardziej, że Niemcy po 1990 roku nawróciły się, można powiedzieć, na linię polityczną kanclerza Bismarcka, która głosi, że Niemcy kierują Europą do spółki z Rosją. Taka jest linia polityczna kanclerza Bismarcka, od której odstąpił Wilhelm II i Adolf Hitler, a tutaj, że tak powiem, poczucie rzeczywistości zwyciężyło. No i takim zewnętrznym wyrazem tego nawrócenia jest właśnie strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. Pan Paweł Golianek. Szanowny panie redaktorze, podczas wizyty na Ukrainie prezydent Duda przywitał się z ukraińskim wojskiem okrzykiem Sława Ukrainie. Proszę o komentarz, co pan o tym myśli, czy tak wypadało. Pozdrawiam i dużo zdrowia życzę. No, ja myślę, że panu prezydentowi nie przyświecały jakieś specjalne tutaj intencje. Jest przyjęte, o ile wiem, podczas takich wizyt pozdrawianie kompanii honorowej w sposób taki, jaki jest przyjęty w armii, która tę kompanię honorową wystawia. I na przykład jak do nas przyjeżdżają jacyś prezydenci, to oni tam kalecząc polski język, ale starają się pozdrowić żołnierzy kompanii honorowej okrzykiem czołem żołnierze. No to odpowiednikiem czołem żołnierze w armii ukraińskiej jest prawdopodobnie Sława Ukrainie. Także akurat nie sądzę, chociaż oceniam politykę Polski w stosunku do Ukrainy bardzo krytycznie, to nie sądzę, żeby akurat w tej sprawie tutaj przypisywać panu prezydentowi Dudzie jakieś ukryte intencje. Pan Cezary Tomasz. Witam panie Stanisławie i pozdrawiam serdecznie. Załóżmy, że istnieje możliwość odsunięcia starych kiejkutów od władzy i koryta. Czy pańskim zdaniem jest obecnie ktoś, kto mógłby wyprowadzić ten nasz biedny kraj na prostą, zarówno pod względem gospodarczym, jak i polityki międzynarodowej? Oczywiście mam tutaj na myśli odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego, o którym pan tak często wspomina. Jeszcze raz tego, co dla pana najlepsze i najlepiej służy. No, wie pan, to jest trudne pytanie. Ja swoje nadzieje wiążę z Konfederacją, która jest takim wielonurtowym tworem, ale to jest jej zaleta. Dlatego, że tak, skupia w sobie nurt wolnościowy, taki, który się orientuje przede wszystkim właśnie na odblokowanie narodowego potencjału gospodarczego. Skupia nurt narodowy, który jest potencjalnie bardzo dużą siłą polityczną. No i wreszcie Grzegorz Braun jest reprezentantem tego nurtu pobożnego, więc Konfederacja mogłaby w przyszłości taką rolę odegrać.
chociaż lepiej by było, bo ja tak wielokrotnie powtarzałem, że w stosunku do starych Kiejkutów to mamy dwie możliwości: albo ich pozabijać, albo ich przekonać, więc wolałbym ich przekonać, bo zabijanie ich wywołałby wojnę domową, a nie ma nic straszniejszego od wojny domowej, zwłaszcza w przypadku narodu tak rozbrojonego jak nasz. I pan Andrzej Golian. Szanowny panie Stanisławie, interesuje mnie sytuacja chrześcijan w Turcji. Czy kraj ten znacząco różni się w tej kwestii od innych państw islamskich, gdzie wyznawcy Chrystusa są prześladowani? No, nie, znaczy różni się. W Turcji, o ile mi wiadomo, chrześcijanie nie są prześladowani, nie są wyznaniem dominującym, ale też nie są prześladowani. Także różni się, bo w innych na przykład krajach, na przykład w Arabii Saudyjskiej, no to nie wolno na terenie publicznym przyznawać się do tego, że jest się chrześcijaninem, tam nosić jakichś emblematów religijnych i tak dalej, symboli. W związku z tym sytuacja w Turcji pod tym względem jest lepsza. Ostatnio media promują tureckie seriale, które pokazują... A, przepraszam. Jaka jest pozycja kobiety w kulturze tureckiej? Ostatnio media promują tureckie seriale, które pokazują ten kraj jako bardzo zbliżony do krajów europejskich. Tymczasem jego ekscelencja Erdoğan próbuje nawiązywać raczej do tradycji imperialnych i ma chęć przewodniczenia wszystkim sunnitom. Czy zna pan jakieś książki korespondentów czy inne źródła informacji o Turcji? Serdecznie pana pozdrawiam. No, wydaje mi się, że pozycja kobiety w Turcji jest wyższa niż w innych krajach islamskich. I to od czasu zlikwidowania kalifatu, kiedy to w latach 20. XX wieku Kemal Atatürk zmodernizował Turcję. Więc tam pozycja kobiety jest rzeczywiście bardzo podobna jak w pozostałej części Europy. Natomiast temu nie stoi z tym w kolizji to, że prezydent Erdoğan nawiązuje do tradycji imperialnych. Jasne, że nawiązuje do tradycji imperialnych, ale to wcale nie musi się objawiać w tym, że pozycja kobiety w Turcji jakoś gwałtownie się zmieni na gorszą. Nie mam, nie, ja nie jestem tutaj specjalistą od spraw tureckich i nie znam literatury czy jakichś takich źródeł informacji. No, jak pana ta sprawa interesuje, to myślę, że są dostępne. Wystarczy tak poszperać w Google'ach, w wyszukiwarkach, czy jakieś pozycje na temat Turcji. Na pewno tam jakieś są, więc ja akurat nigdy się tym specjalnie nie interesowałem, ale tak myślę, że... Pan Krzysztof Białogardy, czy Tadeusz Zieliński, tak jak o Cesarstwie Rzymskim, pisał też coś o Sparcie? Co może pan o niej opowiedzieć, szczególnie przez pryzmat ostrego wychowania? Kiedyś Janusz Korwin-Mikke powiedział, jeśli dobrze pamiętam, że być może dlatego Sparta upadła, bo matki stały się zimne i oschłe w stosunku do swoich dzieci. Pozdrawiam. Tadeusz Zieliński napisał taką książkę Grecja Niepodległa, gdzie o Sparcie jest sporo. Tam dwie takie, o dwóch fazach hegemonii Sparty on tam wspomina. Polecam tę książkę Grecja Niepodległa Tadeusza Zielińskiego. A co do tego, czy oziębłość matek spartańskich stała się przyczyną tutaj upadku, ja bym tego nie wykluczając oczywiście, bo to trudno jest tak ocenić, ale bym zwrócił uwagę na to, że wychowanie spartańskie nakierowane było raczej na sprawność fizyczną. Natomiast to taka gimnastyka umysłowa już była trochę zaniedbana i być może, że to też się złożyło na upadek Sparty. I pan Filip Konopny. Witam, szanowny panie Stanisławie, pozdrawiam serdecznie. Muszę napisać, że od niedawna zamiast tylko oglądać cykle i cykiele, zacząłem również zadawać pytania. Okazało się, że to, co wcześniej wydawało mi się wręcz niemożliwe, oglądanie ich stało się jeszcze bardziej przyjemne. No cieszę się. Pytania.
Pierwsze, czy sądzi pan, że powodem coraz większej popularności audiobooków poza rozwojem techniki i w ogóle ich powstawaniem ich może być dawna akcja Cała Polska czyta dzieciom? Może był to błąd, jeśli dołożyć do tego obecną sytuację szkolnictwa, za jakiś czas trzeba będzie organizować akcję, każdy rodzic uczy czytać swoje dzieci. No, myślę, że to nie jest takie, nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo dzisiaj nie trzeba specjalnie zachęcać dzieci i młodzieży, żeby korzystała z internetu i nawet telefonów komórkowych, a tu bez czytania się nie da. Natomiast popularność audiobooków, jak sądzę, bierze się z czego innego. Dzisiaj dostałem list, bardzo zresztą miły, od pana, który jest kierowcą w przewozach międzynarodowych i pyta mnie, czy jest możliwość dostania moich książek na pendrive, żeby on sobie mógł, chyba chodzi o audiobooki, być może to ma na myśli, bo ja się na tym nie bardzo znam, więc żeby mógł korzystać z książek podczas pracy, to znaczy jadąc ciężarówką. No więc wydaje mi się, że ponieważ bardzo wielu ludzi jeździ samochodami, dojeżdża często albo stoi w korkach, albo długo dojeżdża, no to nie może czytać w trakcie jazdy, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. W związku z tym chętnie by skorzystała z audiobooków. I o ile mi wiadomo, to jedna z moich książek właśnie już w ten sposób została zmodyfikowana w postaci audiobooka Dobry, zły liberalizm. Nie wiem, kiedy tam wejdzie, że tak powiem, do sprzedaży, ale wiem, że tak jest. Drugie pytanie. Czy opanował pan technikę szybkiego czytania? Jeśli tak, to w jaki sposób pan to osiągnął? Jak długo to panu zajęło? Jakiej rady mógłby pan udzielić komuś, kto chciałby tę technikę opanować? Nie opanowałem. Ja zresztą chyba nie chcę opanowywać techniki szybkiego czytania, bo lektura sprawia mi przyjemność. Lektura sprawia mi przyjemność. O, teraz na przykład zacząłem czytać pamiętniki arcybiskupa Felińskiego. Bardzo ciekawe. A wcześniej przeczytałem pamiętniki jego matki, która była zesłana na Syberię jeszcze za panowania Mikołaja I za uczestnictwo w spisku Szymona Konarskiego. Szymon Konarski został rozstrzelany, a ona została skazana na wieczne zamieszkanie na Syberii. Bo wieczne niedługo trwało, bo tylko 3 lata. Ale bardzo ciekawe są te pamiętniki, ponieważ tu potwierdzają to, co Janusz Korwin-Mikke mówił o tym, że za czasów carskich zesłanie nie było karą okrutną. To była kara, ale nie była to kara okrutna. Katorga była karą okrutną, natomiast zesłanie nie. Pani Felińska opisuje tam, jak to żyła w Berezowie, chyba to jest na dalekiej północy, w guberni tam tobolskiej, w pobliżu ujścia rzeki Ob do Morza Karskiego. No i tam wcale nie była jakoś prześladowana, ani nawet ostracyzmu towarzyskiego nie doświadczała, bo opisuje, jak brała udział w życiu towarzyskim tamtejszej socjety. Także nie ma sensu szybko czytać takich rzeczy, to trzeba się tu nad każdym zdaniem rozsmakować. Także ja nie widzę powodu, żeby się spieszyć z czytaniem, zwłaszcza w moim wieku, no gdzie będę się spieszył. Trzecie pytanie. Proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tym momencie otrzymał pan cudowną moc sprawczą, która potrwa tylko 10 minut. Może pan wytypować osobę, która od 1 stycznia 2021 roku zostanie królem Polski i zasiądzie na tronie dziedzicznym. Oczywiście nie musi pan skorzystać z tej mocy, ale wtedy wszystko potoczy się tak, jak ma się potoczyć obecnie. Co by pan postanowił? Z góry dziękuję za odpowiedź na pytania oraz możliwość ich zadania. Pozdrawiam pana raz jeszcze.
No to zadał mi pan ćwieka. Musiałbym się 10 minut chociaż zastanowić, zanim bym z tej mocy sprawczej skorzystał. No, nie mogę tak bez zastanowienia, bo to bym niektórych ludzi niepotrzebnie faworyzował, a innych bym niepotrzebnie skrzywdził. Więc tutaj powściągliwość pewna jest z mojej strony wskazana. I tym optymistycznym akcentem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Do zobaczenia przy cykielu następnym. Proszę Państwa, bardzo trafnie ten pomysł, ten projekt polityczny scharakteryzowała osoba niezwykle doświadczona w polityce europejskiej, która była przez 11 lat premierem Wielkiej Brytanii, a więc państwa, które nie jest kibicem europejskiej polityki, tylko jej twórcą, a nawet nie tylko europejskiej, światowej polityki. Mówię o Wielkiej Brytanii i pani Margaret Thatcher. Otóż ona scharakteryzowała Unię Europejską jako projekt polityczny w tym politycznym aspekcie, że jest to narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Jest to narzędzie niemieckiej hegemonii w Europie. Ja nie mam nic do dodania do tej opinii, zwłaszcza, że uważam, iż Margaret Thatcher była nieporównanie bardziej doświadczona w polityce europejskiej ode mnie. Ja jestem tylko kibicem i tam takim próbuję być komentatorem, a ona była kreatorem tej polityki, więc doskonale wiedziała, co mówi. Proszę Państwa, te słowa Margaret Thatcher znalazły nieoczekiwane potwierdzenie z najbardziej chyba autorytatywnych ust, mianowicie z ust naszej złotej pani z Berlina. Otóż kiedy kilka lat temu wybuchł kryzys finansowy w Grecji, Grecja stanęła na granicy bankructwa, wtedy z inicjatywy naszej złotej pani cała Unia Europejska, znaczy wszystkie państwa członkowskie, złożyły się na pożyczkę dla rządu greckiego, żeby dzięki tej pożyczce rząd grecki mógł wykupić swoje obligacje od niemieckich i francuskich banków. Nazywało się to ratowaniem Grecji przed bankructwem. Więc to operacja ratowania Grecji przed bankructwem pokazała, że na naszą złotą panią zawsze można liczyć, ale przy okazji, jak to Pismo Święte poucza, że z obfitości serca usta mówią, więc nasza złota pani wypowiedziała krótkie żołnierskie słowa, które troszeczkę demaskowały ten projekt polityczny. Otóż powiedziała tak, no nie może być tak, że my ratujemy Grecję, a nie mamy żadnego wpływu na to, co Grecja robi. Grecja musi nas słuchać. W tych krótkich żołnierskich słowach został zamknięty cały polityczny program budowy Czwartej Rzeszy środkami pokojowymi, które okazały się znacznie tańsze i obciążone znacznie mniejszym ryzykiem niż środki militarne. Bo warto przypomnieć, że wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler też próbował zjednoczyć Europę i nawet w dużym stopniu mu się to udało. Ale jakim kosztem? Cała Europa została skotłowana, całe narody znienawidziły Niemców. No więc w końcu nic się nie udało. A tymczasem teraz nikt nikogo nie nienawidzi, wszyscy się kochają, wszyscy ludzie, a w każdym razie większość myśli, że tam z tymi braćmi to jest naprawdę. No i więc co to komu szkodzi, prawda? I ten program polityczny jest realizowany niestety za cenę wygaszania pozytywnych impulsów rozwojowych, które dało gospodarkom krajów członkowskich wspólnego rynku utworzenie właśnie wspólnego rynku. Ten projekt polityczny doprowadził do nałożenia ogromnej takiej biurokratycznej czapy na wspólny rynek. W rezultacie gospodarka krajów Unii Europejskiej stała się coraz bardziej przeregulowana, co wygasiło czy wygasza te pozytywne impulsy rozwojowe. I Unia Europejska właściwie nie jest państwem, nie jest organizmem, jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, zdolnym do konkurowania ze wschodzącymi, zwłaszcza potęgami ekonomicznymi.
to jest Unia Europejska coraz bardziej zaczyna przypominać luksusowy przytułek dla starców. No ale to nie jest jakaś taka wizja zachęcająca, zwłaszcza, że do tego luksusowego przytułku drzwiami i oknami wdzierają się rozmaici intruzi, którzy wcale nie chcą tych europejskich starców utrzymywać, tylko chcą im jeszcze wydrzeć resztkę tego bogactwa, jakie tu zostało zgromadzone, i się tym bogactwem podzielić po bratersku.